Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu dyskusji Nierozłączni, trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich. Całe spotkanie będzie w języku polskim z tłumaczeniem na angielski. Ja teraz na chwilkę przełączę się na język angielski, żeby dla naszych anglojęzycznych gości powiedzieć kilka słów. Ladies and gentlemen, my name is Jakub Nowakowski. It is my privilege and pleasure to welcome you at the third meeting that is taking place as a part of the our discussion project inseparable difficult issues in the Polish-Jewish relations. The meeting will be taking place in Polish with a translation to English. So those of you that would like to hear to participate in English, please press the icon at the bottom of your screen called Interpretation and select English. This will allow you to switch to the English channel and listen our interpreter, Mr. Adam Musiał. So once again, please switch to Interpretation and select English. Szanowni Państwo, całe spotkanie potrwa pewnie koło godziny, może 75 minut, w zależności od tego, jak się ta dyskusja będzie toczyć. Jak zawsze, bardzo chętnie będziemy przyjmować pytania. Bardzo prosilibyśmy o pisanie ich na czacie i jeśli tylko będzie możliwość, pani prowadząca, pani Kazimiera, te pytania będzie starała się panelistom przekazać. Tym razem, w tym naszym trzecim odcinku, będziemy rozmawiać o kwestii pamięci o sprawiedliwych, czy też narracji o sprawiedliwych, pomiędzy milczeniem a propagandą. Ewolucja narracji o sprawiedliwych w powojennej Polsce. Choć wśród oznaczonych medalem sprawiedliwych wśród narodów świata najwięcej jest Polaków właśnie, to tak naprawdę aż do końca lat 90., przepraszam, 80., ta grupa, czy też to oznaczenie, czy te historie w zasadzie w debacie publicznej się nie pojawiały. Zmieniło się to w latach 90., najpierw stopniowo, a potem z fenomenem chyba pani Ireny Sendler już bardziej. I ten dyskurs, który się pojawił, zaczął w ostatnich latach szczególnie zmierzać w niepokojącym, tak nam się wydaje, kierunku instrumentalizacji i trywializacji. Obraz sprawiedliwych jako bohaterskich, wyjątkowych postaci, które dokonały heroicznego czynu, działając często wbrew otoczeniu, stopniowo ustępuje, czy też ustąpił, innej narracji o całym narodzie sprawiedliwych, którzy mimo własnego cierpienia, strachu i opresji pod niemiecką okupacją masowo i bezinteresownie śpieszyli z pomocą. O tym wszystkim rozmawiać będą dzisiaj pani Anna Bigont, dziennikarka, reporterka, autorka książek, w tym My z Jedwabnego, za którą otrzymała Europejską Nagrodę Książkową i Amerykańską Nagrodę dla Najlepszej Książki o tematyce Holokaustu, National Jewish Book Award, oraz w interesującym nas temacie właśnie Sendlerowa w ukryciu, za którą otrzymała m.in. Nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Doktor habilitowany Dariusz Libionka, historyk, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego Centrum Zagłady Żydów, Studia i Materiały. Autor szeregu publikacji, między innymi znowu w interesującym nas temacie chociażby Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, czy ostatnio Klucze i kasa o imieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-50. I wreszcie doktor habilitowany Tomasz Żukowski, historyk literatury, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się problemami dyskursu publicznego w Polsce, interesuje się funkcją obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL-u i komunizmie po roku 89. Współautor tomu Zagłada w medalionach Zofii Naukowskiej i znowu w interesującym nas temacie Przemoc filosemicka, nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000. To spotkanie prowadzić będzie pani Kazimiera Szczuka, którą też serdecznie witamy. Cały cykl
organizowany jest we współpracy z Fundacją Evans, z Fundacją Coreta. Partnerem cyklu jest Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a partnerami medialnymi Gazeta Radio Kraków, Hidusz i Newster Niro. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za współpracę przy realizacji tego programu. I zanim oddam już głos pani Kazimierze, na chwilę jeszcze oddamy głos mojemu koledze i wicedyrektorowi Żydowskiego Muzeum Galicja Tomaszowi Strugowi, który jako wstęp zaprezentuje kilka obrazów związanych właśnie z tym tematem. Tomku, bardzo proszę. Dzięki, Kuba. Dzień dobry państwu. Jak zwykle dosłownie kilka minut po marudze. Szanowni Państwo, ja miałem pewien problem z wyborem jakichś fotografii związanych z tym tematem. Ten problem wynikał także z tego, że Muzeum Żydowskie Galicja, w Muzeum Żydowskim Galicja Sprawiedliwi są obecni właściwie od zawsze. Muzeum zostało otwarte w 2004 roku. Nasz założyciel, pierwszy dyrektor Chris Schwartz zmarł przedwcześnie po ciężkiej chorobie 3 lata później. W 2007 roku, a ostatnim projektem, jaki zrobił, fotograficznym, była seria portretów polskich sprawiedliwych wśród narodów świata z okręgu krakowskiego. W muzeum właściwie co roku od wielu już lat odbywają się ceremonie nadawania tytułu sprawiedliwego wśród narodów świata. Wreszcie sprawiedliwi, wielu sprawiedliwych było i jest naszymi przyjaciółmi i właściwie stale, no może poza rzeczywistością covidową, są tutaj obecni i spotykają się z grupami z Polski, z zagranicy i rozmawiają z nimi o swoich doświadczeniach, swoich przeżyciach. I taką lekcją, którą jakby chyba wszyscy tutaj w muzeum wyciągnęliśmy z tych spotkań, jest to, że ta ich historia nie była tak do końca czarno-biała. I myśląc o tych fotografiach, które miałbym Państwu pokazać, cały czas przychodziły mi do głowy właściwie tylko i wyłącznie te obrazy, które znam, czyli fotografie Chrisa Schwartza, czyli fotografie ze spotkań ze sprawiedliwymi, które odbywają się w muzeum, czy fotografie z ceremonii, zresztą bardzo, bardzo wzruszających, intymnych ceremonii nadawania tytułu sprawiedliwego. Ale wydawało mi się, że w kontekście tematu tej dyskusji to są fotografie, których ja nie pokażę. I szukając dalej, natrafiłem na cały zestaw obrazów, nie fotografii, ale obrazów, które w jakiś sposób ukazują, jak sprawiedliwi, czy sylwetki sprawiedliwych, czy temat sprawiedliwych funkcjonuje dzisiaj w takim szerszym kontekście kulturowym, wizualnym, ale też materialnym. Ja teraz Państwu kilka takich obrazów pokażę i mam nadzieję, że mi się uda Państwu to. Okej. Tak. Sprawiedliwi, czy też jakby nazwa alternatywna w kontekście tych polskich sprawiedliwych, używana i nadużywana, Polacy ratujący Żydów. Polscy sprawiedliwi, Polacy ratujący Żydów to są, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, przeglądając zasoby internetu, to są osoby z monet, to są osoby z okolicznościowych medali. Tutaj są przykłady tego. To są osoby ze znaczków pocztowych, które są wydawane właściwie od kilku lat co roku. Tutaj mamy akurat wybór czterech ze znaczków, które ja znalazłem. Czyli można sobie sprawiedliwego nakleić na kopertę i wysłać list. Sprawiedliwi to są osoby z murali, z dziesiątków murali, które pojawiają się właściwie w całej Polsce, w dużych miastach, w małych miejscowościach. Z wielkich wielkoformatowych murali, takich jak ten na przykład w Rzeszowie, przedstawiający Irenę Sendler, która jest chyba najczęściej portretowaną polską sprawiedliwą, ale też z takich murali jak ten w Skierniewicach, w którym sprawiedliwy w tym wypadku Marian Pyziak jest wpisany w taki szereg bohaterów lokalnych. Mamy tam i powstańców styczniowych, i żołnierzy napoleońskich, i lokalnych edukatorów, więc to jest jakby rodzaj też popularnych obecnie murali patriotycznych, ale dość myślę w tej kategorii udanych.
Ale też, żeby być zupełnie szczerym, to jest mural Sprawiedliwej Ireny Sendler, który jest na wewnętrznym dziedzińcu Żydowskiego Muzeum Galicja, czyli u nas muzeum. Na tej fotografii tego nie widać. Obok jest, znajduje się też Jan Karski. Te murale powstały wiele lat temu w ramach takich wydarzeń otwartych, warsztatów, w którym uczestniczyła publiczność. I one nie tylko u nas są, ale też są bardzo często fotografowane przez odwiedzających muzeum. To jest coś, co przyciąga właściwie wszystkich, którzy odwiedzają muzeum. I jeżeli kogoś z odwiedzających można w Żydowskim Muzeum Galicja spotkać, to najczęściej w tym, z aparatem fotograficznym, to najczęściej w tym miejscu na naszym wewnętrznym dziedzińcu. Wreszcie to są sprawiedliwi z produktów. To są sprawiedliwi, których i nazwiska można znaleźć na koszulkach. Tutaj akurat mamy do czynienia z kolekcją, konkretną kolekcją poświęconą Polakom ratującym Żydów, znanej niektórym pewnie marki Red is Bad. Z jakiegoś powodu nie ma w tej kolekcji Ireny Sendler. Także takie obrazy właściwie wyskakiwały w moich wyszukiwaniach cały czas. Więcej znalazłem murali ze sprawiedliwymi niż sylwetek sprawiedliwych czy ich historii. I myślę, że to jest dobry kontekst do tej dyskusji, bo te wszystkie obrazy, które ja Państwu pokazałem, te wszystkie przedstawienia sprawiedliwych, ja myślę, że one nie są ani dobre, ani złe same w sobie. To jak je ocenimy, jakby wynika z kontekstu, w którym funkcjonują, a przede wszystkim z dyskusji, jaka wokół nich się toczy. I myślę, że też o tym nasi paneliści będą dzisiaj rozmawiać. Bardzo Państwu dziękuję i oddaję głos już Pani Kazimierze Sztuce. No ja może zwrócę się z pierwszym pytaniem do Anny Bikont. Nie może. A wiecie, nie słyszę. Aha, a teraz jak się zbliżyłam tak, bardziej. Teraz tak. Pierwsze tak. Pytanie będzie do Ciebie właśnie i pozwolę sobie zadać je częściowo w formie cytatu. To jest cytat z Michała Głowińskiego, wstępu do drugiego wydania książki Anny Mieszkowskiej, Dzieci Ireny Sendlerowej. I zaraz oczywiście wyjaśnię, o co mi chodzi. Irena Sendlerowa to jest zakończenie tego wstępu Michała Głowińskiego. Irena Sendlerowa już teraz jest symbolem heroizmu i poświęcenia i wszelkie potemu ma dane, by stać się symbolem dobrych, przyjacielskich stosunków łączących społeczność polską ze społecznością żydowską. Więc pytanie moje jest takie, dlaczego ten dobry symbol postanowiłaś naruszyć? Nie, ja w ogóle nie miałam pomysłu, żeby naruszyć symbol, ponieważ jakoś czasem bardziej się zajmuję Holokaustem, tym bardziej mnie interesują ci, którzy zginęli. A tym coraz mniej właśnie takie uwikłanie w spory obecne właśnie, jak to wygląda, jak to jest przedstawiane. Także Irena Sendlerowa miała dla mnie być tylko taką nitką wiodącą, żeby opisać, chciałam poszukać dzieci, które zginęły. Potem to mi się nie udało, dzieci, które przeżyły, no to jak przeżyły, to pod najlepszą możliwą opieką. I Sendlerowa miała być tylko, no, bo musiałam wybrać jakoś te dzieci, więc pomyślałam te dzieci, które uratowała Irena Sendlerowa. I jak przypadkiem się zaczęłam w związku z tym nią zajmować, to ona się okazała fascynującą postacią. Ona została tak zasłodzona, że ja nie pomyślałam, że ona jest fascynującą postacią. I ona zajmowała coraz więcej miejsca. I ta książka jest pół na pół, bo pół jest opowieścią o dzieciach, pół o niej. Trudno mi było to skomponować razem, ale nie, moim zamiarem nie było opowiedzieć całą historię Sendlerowej. Ale cieszę się bardzo, że ją opowiedziałam. Tak, oczywiście. Jak najbardziej tak. To znaczy twoja książka w żadnym wypadku nie narusza wspaniałości tej postaci, tylko może narusza po prostu mit, który ma w sobie coś absurdalnego zupełnie. To znaczy, jeszcze dopytam, to znaczy, czy zabierając się za pracę nad biografią Ireny Sendlerowej,
wiedziałaś, że ta liczba 2,5 tysiąca uratowanych dzieci jest niemożliwością? Tak, ja to znaczy pomysł tej książki miał być taki, że miałam opowiedzieć losy różnych dzieci, które nie przeżyły, które przeżyły, i na końcu miał być jeden rozdział o Irenie Sendlerowej, który miał, już po tych dzieciach było jasne, że to po prostu jest niemożliwe, żeby jedna kobieta uratowała 2,5 tysiąca dzieci. Ja znałam te obliczenia powojenne, że się uratowało wszystkiego 5 tysięcy dzieci, ale wszędzie, w lasach, w obozach z rodzicami, w obozach koncentracyjnych. No, także pomysł, że 2,5 tysiąca dzieci mogła uratować jedna kobieta, to jak mówiła moja przyjaciółka z Izraela, Lea Balin, co to byłby za wstyd, to by znaczyło, że wystarczyło 10 Sendlerowych i by się uratowało 25 tysięcy żydowskich dzieci, 100, 250. Także to mi się wydawało kompletnym... to wiedziałam, że to jest kompletny absurd i o tym chciałam napisać. Natomiast nie wiedziałam, że wszystkie elementy tej układanki właściwie mi się będą w rękach rozsypywać, że dużo więcej jest mitem. I że Irena Sendlerowa została wzięta jakby trochę przypadkiem z całej tej palety fantastycznych ludzi, którzy ratowali Żydów, bo jakby wiedziano o nich to, czego ja się dowiedziałam, to by wybrano kogoś innego. Była na przykład fantastyczna osoba w tym pani Jadwiga Piotrowska, katoliczka. No wszystko się zgadza w życiorysie pani Jadwigi Piotrowskiej, poza tym, że była tak samo fantastyczną osobą jak Irena Sendler. Natomiast Irena Sendler nie spełnia tych wymagań i to było dla mnie bardzo ciekawe, no bo ówczesny bohater, prawda, jak mamy ten obraz sprawiedliwego, no i w ogóle bohatera polskiego, to najlepiej, prawda, żeby on tyle samo wycierpiał w kazamatach niemieckich, jak i w katowni UB, prawda? Ubeckiej. No i tak była przedstawiana Sendlerowa, że ona po wojnie była, grożono jej śmiercią, w UB była bita i tak dalej, dlatego że ratowała Żydów. No, podczas gdy ona była wysokim osobą, bardzo wysoko w strukturach partii, była nawet w takich komisjach Komitetu Centralnego Partii i Komitetu Wojewódzkiego Partii. Także ona w ogóle nie pasuje do tego wizerunku, który stworzono, ale już ją, tak samo do tego, tutaj widziałam na tym muralu, jeżeli dobrze widziałam, ona niesie takie dziecko, prawda? Ona, mi się wydaje, że ona nie przeniosła żadnego dziecka i nie na tym polegają jej zasługi. Na tym polegają jej zasługi, że ona była bardzo odważną i świetnie zorganizowaną osobą, która umiała stworzyć strukturę pomocy. Ale ponieważ to jest kobieta, to oczywiście nie mówi się o tym, że ona była wybitną menadżerką, tylko się mówi o tym, że ona miała to serce, takie wielkie serce i kochała dzieci i przenosiła je przez mury getta. No ale dzięki twojej książce, z jednej strony właściwie, no niech sobie tak będzie na tym znaczku Irena Sendlerowa i na tych muralach, ja nie widzę w tym nic złego, ale dzięki twojej książce jest jakiś punkt odniesienia i możliwość zapoznania się z no, po prostu literaturą faktu, a nie literaturą takiej jakiejś no, jednak rzewnej, jak to się mówi, pobożnej legendy. Tak, to jeżeli chodzi o liczby, to znaczy jeżeli jest tak, że my w tej chwili zderzamy się z taką kwestią o to, że właściwie wydaje się, że ma się wydawać społeczeństwu polskiemu w całej swojej masie, że Polacy właściwie głównie się zajmowali ratowaniem Żydów, a nawet niekoniecznie jest to propaganda jedynie taka rządowa czy wręcz partyjna, ale za każdym razem, kiedy ktoś próbuje bardziej zniuansować tą historię, zbliżyć się do rzeczywistości, to może popaść ku swojemu przerażeniu w takie oto jakieś maliny wpaść, że ta historia, mam tutaj właściwie konkretnie na myśli film Agnieszki Holland W ciemności, ona też może posłużyć tym opowieściom o tym, że Polacy ratowali, a na przykład ci Żydzi to właściwie jakoś
oprócz potworności swojej w tych kanałach, to jeszcze dusili niemowlęta i ci dobrzy Polacy nie nadążali z ratowaniem po prostu. I to wbrew wszelkim intencjom dochodzi do takiego chyba zjawiska, że można tak czy siak jesteśmy na jakimś polu walki. Natomiast jeśli o liczby chodzi, to chciałam zapytać teraz profesora Libionkę o takie spojrzenie historyka i konkretnie może nawet o taki artykuł Krzysztofa Pełsaka, który się ukazał w ostatnim numerze Zagłady. To jest rzecz, która dotyczy tego indeksu represjonowanych, właściwie danych IPN-u, z których wynika, że tych osób represjonowanych, znaczy jeszcze przypomnę tytuł tego artykułu, to jest co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom. Nie obawiam się, że pan profesor nie zna tego tekstu, ponieważ jest on opublikowany w czasopiśmie, którego jest pan naczelnym redaktorem. Więc wynika z tego, że IPN-owskie dane, oprócz wszystkiego, co zawiera ten tekst, wynika z tego, że tych represjonowanych to można naliczyć 600 osób. O czym to świadczy? Jaki obraz ogólnie historyk może przeciwstawić tym właśnie stereotypom i propagandzie partyjnej, rządowej, narodowej? Już mogę mówić? Tak. Ja już nie będę mówiła tak. Dzień dobry, dziękuję za to pytanie. Oczywiście znam ten artykuł, znam te badania, które były prowadzone, nawet dobrze znam badania, które były prowadzone w IPN i w innych ośrodkach, bo ten projekt Indeks, o którym powiedziałaś, to był pilotowany od pewnego momentu przez IPN, ale brały w nim udział różne podmioty. O tym zresztą Krzysztof Persak w swoim artykule napisał. Byłem nawet recenzentem pierwszej wersji tego projektu, która ukazała się tylko w wersji internetowej. Trzeba wymienić nazwiska autorek przede wszystkim tego kompendium. To jest Martyna Grąc-Karejak i Aleksandra Namysło z IPN, które wykonały kawał naprawdę dobrej roboty, o czym Krzysztof Persak, który nie jest też takim niezwykle wyrozumiałym, może niektórzy z Państwa wiedzą, recenzentem, o czym Krzysztof Persak tutaj w swoim tekście długim, analitycznym, niezwykle rzeczowym napisał. Oczywiście napisał też o minusach tego tomu, bo każde tego rodzaju działania. Znaczy nie wszystko musi się udać i nie wszystko może się udać, no bo sytuacja, właśnie ten tom tym bardziej trzeba pochwalić autorki, trzeba pochwalić i sposób podejścia do niego za to, że on się ukazał w dość bardzo niesprzyjających okolicznościach. Że jednak wymagało się, zresztą taki był punkt wyjścia tego całego programu Indeks, że my tutaj będziemy odkrywać, no jeśli nie miliony, chociaż o milionach była mowa, no to dziesiątki tysięcy, ale nie tylko setki. Okazało się, że przy bardzo poważnych, bardzo szeroko przeprowadzanych kwerendach źródłowych tych, no już nie tylko milionów, nie tylko dziesiątek tysięcy, ale i tysięcy nie widać. Autorki poszłyby, znaczy próbowały kontynuować te badania, działania, które były prowadzone w okresie PRL-u również, bo tam jedną z dominant też było, tak jak teraz, no, po prostu wyszukiwanie osób pomagających i represjonowanych za pomoc Żydom. Zajmowali się tym nie historycy, tylko zajmowali się prokuratorzy Głównej Komisji Badań zbrodni hitlerowskich w Polsce i Komisji Okręgowych. I owi prokuratorzy ustalili ponad 700 nazwisk osób, które były represjonowane za pomoc Żydom, które zginęły, nie tylko nie były represjonowane, które zginęły za pomoc Żydom. Z tego tomu opublikowanego w zeszłym roku wynika, że ta liczba jest o wiele mniejsza, że to jest około 300-350 osób. I co jest ciekawe,
szereg przypadków, które były opisane przez prokuratorów, tej Głównej Komisji Prokuratorów Okręgowych jako represje za pomoc Żydom, okazały się w rzeczywistości czymś innym. To znaczy ci ludzie, ci Polacy rzeczywiście zginęli tylko w jakichś innych okolicznościach, a bezpośrednią przyczyną nie była wcale pomoc Żydom. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście to nie są baza zgromadzona przez te dwie badaczki, które wymieniłem, kilkanaście jeszcze osób, które współpracowały w tym projekcie, bo był to projekt ogólnopolski, jest o wiele większa. Z tym, że w tym tomie zostały przedstawione biografie osób represjonowanych, te, które są najlepiej udokumentowane. Zresztą Krzysztof Persak też napisał, też zwrócił na to uwagę i stwierdził, że ta liczba się niewiele zwiększy, tylko ponieważ jeśli te są najlepiej udokumentowane, no to te, które zostały, znaczy z tych przypadków, które zostały zweryfikowanych pozytywnie, nie wszystkie zostaną zweryfikowane pozytywnie, czyli ta liczba około 700, którą ustalili prokuratorzy, ona była niewielka, ale okazało się, że była za duża. Ja też to miałem takie przypuszczenie, kiedyś zrobiłem takie badanie punktowe dotyczące Lubelszczyzny i prześledziłem te 150 biogramów czy historii pomocy i napisałem, że 1/3 to od razu nie kwalifikuje się. Po prostu tylko po pierwszym przejrzeniu po prostu jest to coś innego. Są to jakieś inne przypadki represji. I tutaj te badania przeprowadzone teraz pod egidą IPN-u potwierdzają to. Oczywiście nie wszystkie... Ten zbiór, który tutaj został opisany, to są osoby, które zginęły razem z Żydami, którzy byli przez nich ukrywani. Tylko niektórzy z nich otrzymali pośmiertnie Medal Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. No, najbardziej znane jest rodzina Ulmów. Oczywiście z Markowej jest jeszcze kilkanaście się takich przypadków, ale generalnie są to ludzie po prostu nie będący sprawiedliwymi w sensie ścisłym, no jeśli tak by się można było, tak, jeśli te, tak by się można było, było wyrazić. I ja zwróciłem w mojej recenzji, bo ja już będę kończył ten wątek, bo już za długo mówię, zapewne. Zwróciłem na to uwagę w swojej recenzji i zwrócił uwagę na to również Krzysztof Persak, że brakuje pewnej grupy tutaj osób represjonowanych, bo tytuł tego tekstu są represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich. Tak, jest rzeczywiście, ale są to represje niemieckie. Natomiast jest jeszcze grupa ofiar, które były prześladowane w taki czy inny sposób przez rodaków po prostu, czy przez sąsiadów, czy przez jakieś oddziały zbrojnego podziemia. I to nie jest wcale grupa jakaś mała i nieistotna. Jeśli można mówić właśnie o zapomnieniu, o zapominaniu i przypominaniu o sprawiedliwych, no to ta grupa jak najbardziej... Znaczy w pierwszej kolejności domaga się jednak przypomnienia, bo rzeczywiście po prostu nie było tak, że pomaganie Żydom było normą. Nie było normą. Wręcz przeciwnie. I osoby, które decydowały się zresztą z różnych powodów na to, były zagrożone z różnych stron i zagrożone były również przez Polaków. Tutaj z tego tomu autorki, zresztą co też Persak wyciągnął, okazuje się, że na... O ile dobrze pamiętam, 100 parę przypadków, gdzie można wskazać, dlaczego do tych represji doszło, czyli dlaczego Niemcy dowiedzieli się, w jaki sposób Niemcy dowiedzieli się o pomocy Żydom, to są donosy. To jest 90%. Czyli to nie jest tak, że występują tutaj Polacy, Niemcy i Żydzi. Polacy występują w dwóch rolach. Polacy występują jako pomagający, ale Polacy występują też jako działający nie tylko przeciwko Żydom, ale przeciwko swoim sąsiadom. No mógłbym z moich badań, bo ja się teraz zajmuję
podziemiem i zagładą. No, mógłbym zacytować kilkadziesiąt przypadków, co uzbrojeni mężczyźni, jak uzbrojeni mężczyźni traktowali Polaków i Polki pomagające Żydom. I to też nie są jakieś przypadki, to też nie są jakieś przypadki odosobnione, ale miałem mówić o tym tomie i zakończę, zachęcam do lektury tekstu Krzyśka Persaka przede wszystkim, który jest w otwartej domenie w naszym piśmie Zagłada Żydów, studia i materiały, każdy może przeczytać go. I zachęcam też oczywiście do zapoznania się z tym tomem wydanym przez IPN w zeszłym roku. Ale to w tym samym numerze jest ten twój tekst o Narodowych Siłach Zbrojnych. Czy ja tak, w ostatnim, w tym samym. Tak, tylko ponieważ mieliśmy mówić o sprawiedliwych, to ja nie mogę całego tomu reklamować tutaj. Nie, jasne, oczywiście. Czasu. Mówimy o sprawiedliwych, a tylko... Ale mówimy o sprawiedliwych. Tak. Opublikowaliśmy my kilka tekstów, jeszcze jeśli mogę o tym powiedzieć, opublikowaliśmy kilka tekstów o sprawiedliwych, o kulcie sprawiedliwych, o nadużyciach, o sposobach opisywania, badania tego całego konglomeratu z nieprostych zjawisk. Teraz profesor Tomasz Żukowski, muszę się gryźć w język, bo się znamy. I tak, już przywitałam cię sekretnym zawołaniem z profesor Janią, jak ona ciebie nazywała, panem Tomeczkiem. W każdym razie, no, twoja ostatnia książka, Wielki Retusz, ma tytuł taki, powiedziałabym, dosyć ofensywny. Jak zapomnieliśmy, że Polacy mordowali Żydów, mam nadzieję, że go nie przekręciłam, jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, no ale skoro mamy mówić o sprawiedliwych, to rzeczywiście jest tak, że to się wydaje iść dwutorowo, to znaczy z jednej strony zdaje się, że ten przyrost wiedzy, która jest coraz straszniejsza, wywołuje taką falę, kontrfale reakcji na to, polegającej właśnie na tym, żeby już nie, jak powiedzmy było może po wojnie i w antysemickiej takiej atmosferze powojennej, tak myślę, że teraz tego już nie ma, to znaczy takiego opowiadania o żydowskiej niewdzięczności wobec ratujących. Natomiast jest coś w rodzaju właśnie takiego wielkiego marketingu politycznego, czy takiego ideologicznego marketingu dotyczącego właśnie samych sprawiedliwych i tego, że tak powiem, dmuchania ich wszechobecności. No a moje pytanie, więc właśnie Tomek, ja tutaj zadam to pytanie w taki sposób może. Jak z kolei dla ciebie, jako badacza literatury, pisałeś o tej właśnie wczesnopowojennej literaturze, o Nałkowskiej, o Różewiczu, Nałkowskiej, o Różewiczu, ale i o Baczyńskim. No to jest, nie jest to wczesnopowojenna, tylko wojenna poezja. Jak to wypada? To znaczy, czy my, uważnie czytając literaturę polską, moglibyśmy przekazywać, znać taki rzeczywisty obraz? Tak, myślę, że tak. Znaczy, że wszystko zostało powiedziane i to bardzo wcześnie. Natomiast problem polega na modelach odbioru. To znaczy, że te modele odbioru są takie, że to, co jest wyłożone kawa na ławę i leży na stole, jest jednocześnie niewidoczne. I mam wrażenie, że opowieść o sprawiedliwych jest jedną z takich, po prostu takich osi, które umożliwiają tej maszynie, która sprawia, że to, co już leży na stole, jakoś jest niewidoczne, że słoń w pokoju, chociaż tam stoi, to jednak nikt o nim nic nie powie, że sprawiedliwi są właśnie jednym z zasadniczych elementów tego mechanizmu. Kiedyś na konkursie Lipskiego dostała nagrodę Marta Witkowska, magistrantka Adama Bilewicza, czyli psycholog społeczny, która badała nauczanie szkolne na temat zagłady. I okazało się z tych badań, że im więcej się uczy o zagładzie w szkole,
tym większy jest stopień antysemityzmu uczniów. No i prawdopodobnie historia sprawiedliwych w tym nauczaniu zajmuje bardzo poczesne miejsce. I myślę, że chociaż teraz mamy do czynienia z taką bardzo mocną ofensywą propagandową dotyczącą sprawiedliwych, to jednak ten mechanizm taki, który jest widoczny w zasadzie od wojny, a tuż po wojnie jest bardzo wyraźny, się nie zmienia. To znaczy przede wszystkim sprawiedliwi są opowieścią autowizerunkową. To znaczy, że nie Żydzi są tam ważni, tylko Polacy są ważni. Nie, jakby nie jest ważne to, co się będzie działo z mniejszościami, czy to, co będzie działo w Polsce z wykluczonymi, tylko ważne jest to, jaki będzie obraz nas jako Polaków. I chociaż to nasze spotkanie ma taki tytuł Milczenie i propaganda, to ja bym z tym milczeniem tak nie przesadzał, dlatego że o sprawiedliwych dużo się mówiło. I co ciekawe, mówiło się najwięcej wtedy, kiedy było najwięcej antysemityzmu. Na przykład po pogromie kieleckim w 1946 roku mamy wysyp wypowiedzi na temat sprawiedliwych. W 1968 roku wraz z falą antysemityzmu mamy wysyp wypowiedzi na temat sprawiedliwych. Po książce Jana Tomasza Grossa jako też odpowiedź, myślę, że to trwa aż do dzisiaj, też mamy wysyp wypowiedzi na temat sprawiedliwych. Więc myślę, że tutaj działa taki mechanizm no jednak szantażowania, że jakby takiego presji i szantażowania tych, którzy by chcieli mówić o polskiej przemocy, dlatego że wtedy jakby przeciwstawia się tej prawdzie, którą coraz bardziej odkrywamy, właśnie ten obraz narodu jako narodu sprawiedliwych, a jednocześnie szantażuje się zarówno tych, którzy wypowiadają się z wewnątrz polskiego społeczeństwa, no, że oni są w jakiś sposób nielojalni wobec tego społeczeństwa, prawda? Nie zły to ptak, co własne gniazdo kala, prawda? Tutaj mamy tych sprawiedliwych, jak ktoś mówi, że właśnie nie bardzo z tymi sprawiedliwymi jest i że może oni byli wyjątkami, że może działali przeciwko regułom społecznym i tak dalej. A z drugiej strony też myślę, że bardzo to jest ważne też, szantażuje się polskich Żydów, to znaczy ta groźba postawienia tych, którzy mówią o przemocy wobec Żydów właśnie w pozycji niewdzięcznych, tak? Niewdzięcznych oszczerców szkalujących polskie dobre imię, no jest cały czas aktywna, o czym najlepiej świadczy chyba też proces, który niedawno miał miejsce, prawda? Ale wobec autorów Dalej jest noc. Także wydaje mi się, że jeżeli mówimy o sprawiedliwych, to z jednej strony powinniśmy, tak jak to jest na tym spotkaniu, no bardzo dobrze się przyjrzeć, jaka była rzeczywistość historyczna, ale wydaje mi się, że też bardzo istotną sprawą jest to, w jaki sposób się w Polsce o sprawiedliwych mówi i jakiego typu praktyką jest to mówienie, to znaczy co się przez to mówienie robi, jakiego typu pozycje się produkuje dla tych, którzy opowiadają o swoich losach, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie muru, jakiego typu presje to sprowadza na uczestników dyskursu. I myślę, że te presje są bardzo silne. Ale na czym polega ten niewłaściwy sposób odczytywania na przykład tej właśnie literatury polskiej, która dała świadectwo no, rozmaitych postaw, mówiąc najogólniej. To znaczy, jak sądzisz, na czym polega to zjawisko, że im więcej o zagładzie w szkole, tym więcej antysemityzmu. To znaczy, że... Przede wszystkim... Powiedzmy, że jeżeli nie ma tematu, to znaczy jest nasze tytułowe milczenie, nie ma w ogóle, jak to się mówi, nie przerabia się w szkole tych lektur, nie porusza się tematu, no to nie wznieca się antysemityzmu. Jak to się mówiło wśród Żydów, nie prowokuje się antysemityzmu. I wtedy jego nie ma, no bo się tam nie pchają ci Żydzi z tym swoim nieszczęściem do Polaków. Ale i teraz, jeżeli się źle mówi, to na czym polega? Znaczy źle, w niewłaściwy sposób się te lektury przerabia. Znaczy, jeżeli byś to rozszerzył.
Tak, to może ja podam taki przykład. Znaczy, wydaje mi się, że cały problem polega na takim autousprawiedliwieniu. Tak? To znaczy, że czytamy literaturę polską na temat Holokaustu, widząc tylko tę jej część, która jest powiedzmy takim wybielaniem, jest tym retuszem, tak? Jak zatytułowałem swoją książkę. Tak? Może takim dobrym przykładem będą okładki medalionów naukowskich. Bardzo duża część tych okładek medalionów przedstawia druty obozów koncentracyjnych. Tak jak napisał Jan Tomasz Gross, ten jest z ojczyzny mojej, ale go nie lubię. Nam się wydaje, że zagłada się rozegrała gdzieś w jakichś ukrytych lasach, za drutami, tak, że to jest sprawa tylko pomiędzy nazistami, którzy przejmują tutaj rolę katów, a ofiarami, jakimi są Żydzi. A proszę było zauważyć, że przecież Medaliony Naukowskiej to jest książka, chyba tam na 8-7 opowiadam, już jednego jest poświęcone de facto zagładzie. I głównie się ta książka skupia na tym, jaki jest stosunek polskiej ludności do tych, którzy giną. Tak? No to jest przy torze kolejowym kobieta cmentarna, dwojga zielona. Tak? To są te główne opowiadania. I proszę zobaczyć, że te okładki w gruncie rzeczy są taką szczepionką, która jakby utrudnia zobaczenie, o czym naprawdę te medaliony są, prawda? I w momencie, kiedy dokonamy już tego samo uniewinnienia, no to wtedy każdy głos, czy to jakby ze strony historyków, takich jak z Centrum Badań nad Zagładą, czy to głos świadków, czy to głos ofiar, jest natychmiast traktowany jako agresja, tak? No bo przecież jakby do czego to podobne, żeby wygadywać takie herezje, że też Polacy mieli jakiś udział w przemocy wobec Żydów, prawda? A druga sprawa jest taka, że polska literatura na temat zagłady często, nie zawsze, ale bardzo często składa się z takiego podwójnego przekazu, to znaczy z jednej strony mamy, dajmy na przykład u Andrzejskiego w Wielkim Tygodniu, mamy świetną analizę tego, co się działo, na Maleckim jest pokazany jako element pewnego mechanizmu społecznego, który sprawia, że Żydzi tracą społeczne zaplecze. To znaczy, że nie mają gdzie uciekać, nie mają się gdzie schować. Wszyscy się od nich odwracają, zostają na placu, a na tym placu są widoczni dla nazistów. Tak? A skoro są widoczni, to są jakby skazani na śmierć po prostu. No i taki jest los i profesora Liliena, i Ireny Liliena. Ale jednocześnie jak już w tym samym opowiadaniu jest taka cała rozbudowana maszyneria, która służy temu, żeby jakoś to tak jakby zrównoważyć, prawda? Żeby pokazać Irenę jako rozpieszczoną i w gruncie rzeczy nieprzystosowaną, a też niewdzięczną, rozhistoryzowaną kobietę, prawda? Żeby pokazać Maleckiego jako Bogu ducha winnego człowieka, który się musi jeszcze z tą trudną osobą męczyć, prawda? Jak Wajda robi Wielki Tydzień, to w gruncie rzeczy ta warstwa jakby idzie na pierwszy plan i już nic nie zostaje z tej analizy, którą przeprowadził Andrzejewski. Czyli z jednej strony pewne możliwości, które dają teksty, a z drugiej strony recepcja, która te możliwości wykorzystuje i zabezpiecza nas już w ogóle przez kontaktem z trudnymi treściami. Teraz znowu w tej samej kolejności, ale może jeżeli ktoś z waszej szanownej trójki chce zabrać głos nie w tej kolejności, to jest to legalne. Pytanie jest takie, jak oddać sprawiedliwość sprawiedliwym? Tutaj zacytowałam Jacka Leuciaka, to znaczy czy w ogóle możliwe jest takie, no jest, bo Anna Bikont zrobiłaś to i napisałaś książkę o Sendlerowej, która jej oddaje sprawiedliwość, to znaczy po prostu dowiadujemy się poznajemy wspaniałą, zniuansowaną, pełnokrwistą postać. Ale w takim szerszym sensie i tak, to już mówiłam, wiem, że teraz się muszę powtórzyć, że i tak Sendlerowa zostanie taką ikoną zbiorowej świadomości matki, dzieci, przepraszam,
takiej matki, tak, z tym sercem dla dzieci, która 2,5 tysiąca uratowała. No i teraz pytanie, jak oddać sprawiedliwość sprawiedliwym, nie popadając w ten uproszczony schemat. Ja wiem, że to zrobiłaś, ale to jest gruba książka, mnóstwo pracy, ale czy istnieje jakiś sposób taki, powiedziałabym, drogi na skróty, żeby pokonać ten dualizm? Ja mam na to pomysł. A? To znaczy, bo wydaje mi się, że cały problem ze sprawiedliwymi polega na tym, że oni są obsadzeni w jednej roli, prawda? Jak przed murze chrześcijaństwa. Oni mają bronić niesprawiedliwych. Oni mają bronić Polski przed niesprawiedliwymi, którzy ich samych chcieli zamordować, bili, gwałcili i tak dalej. I oni teraz im służą. Jest to podłe i ohydne moim zdaniem, nawet jak robione w dobrej intencji. A bardzo często jest złe intencje. Natomiast mi by się marzyło, żeby zrobić taką inną listę sprawiedliwych, czy powiedzmy ratujących, bo to ta nazwa sprawiedliwych jest dla Yad Vashem. Ponieważ ja świetnie rozumiem, że Yad Vashem chciał uczcić nie Żydów, którzy ratowali Żydów, ponieważ doświadczenie diaspory jest takie, że trzeba było jakichś życzliwych ludzi, żeby przetrwać, prawda? To jest ten pomysł, dopóki się nie miał własnego państwa. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby będąc Polakiem, Francuzem, Belgiem, tylko mówić o Polakach, Francuzach, Belgach odpowiednio, którzy ratowali, ponieważ ratowali nie przedstawiciele narodu, tylko poszczególne jednostki. I one nie uratują, znaczy sprawiedliwie to jest absurd, oni nie mogą uratować wizerunku Polski w czasie wojny, bo jednak wiadomo, co się działo. Ale mogą, to, co mogą zrobić ci, którzy ratowali Żydów, to jakoś uratować trochę człowieczeństwo, no pokazać nas trochę z lepszej strony. No jesteśmy jakimś bardzo marnym gatunkiem i oni z tego jakby wyrastają ponad nami. I jakby można stworzyć w Polsce taką listę, ja nawet to kiedyś sugerowałam w Muzeum Polin, ale osobie, która pracuje w tam dziale sprawiedliwych, ale nikt mnie nie brał poważnie, a wydaje mi się, że to byłoby ważna inicjatywa. Przecież można by stworzyć taką listę osób ratujących, gdzie byliby razem Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini. Nie byłoby ważne, czy ktoś był Polakiem, czy Żydem, czy Ukraińcem, czy Niemcem. Byłoby ważne, że to są ludzie, którzy wznieśli się powyżej jakiegoś w ogóle tego, co możemy sobie wyobrazić, prawda? I wtedy by to odsączyło od tej nacjonalistycznej mazi. O, taki mam pomysł. No, ale to jest nierealne zupełnie, no bo przecież od razu nasuwa się takie pytanie, a dlaczego niby w Muzeum Polin mielibyśmy czcić Niemców ratujących, pomagających? Dlaczego Ukraińców? Niech sobie to Niemcy zrobią albo Ukraińcy u siebie. No niestety. Bo oni ratowali polskich, bo chodzi o to, ratowali polskich Żydów, polskich obywateli, którzy byli Żydami. Może nie Polin, może jakaś niezależna instytucja, może Centrum Badań Dachku. No ale to mi się wydaje, że to jest jakiś sposób na odwrócenie tej narracji. Wyciągnięcie z tych ratujących z tego kontekstu narodowego. Proszę bardzo, proszę o głos panów profesorów w kolejności dowolnej. Ja mam pewien pomysł. Jeżeli Darek Liwianka nie ma, mogę? Tak? Tak. Więc ja myślę, że my mamy taki bardzo dobrą rzecz o sprawiedliwych. Znaczy, no nie zupełnie o sprawiedliwych, ale prawie. Znaczy, to jest pokłosie Pasikowskiego. No bo tam przecież chodzi o to, żeby wydobyć prawdę, ale też uczcić pamięć w jakiś sposób. I żeby to zrobić, trzeba się przeciwstawić społeczności. Jest pokazane, w jaki sposób Kalinowie się przeciwstawiają społeczności. To jest dokładnie ten sam mechanizm, myślę, który dotyczył sprawiedliwych. Znaczy, trzeba było zrobić coś przeciwko grupie, tak? Przeciwko grupie. Tam też jest świetna motywacja, jest taka rozmowa między Kaliną a taką staruszką, która już żoną jednego z morderców mówi, pamięta pani, jak te króliki pani ukradłem? A ona mówi, tak, pamiętam, mówi, dlatego, że nie chciałem, żeby pani mąż je zabił. Tak? I to jest ta podstawowa motywacja. Tak?
I potem mamy całą historię tego, jak tych dwóch ludzi się w niesłychanie dramatyczny sposób przeciwstawia swojej grupie. A wszystko się kończy tym, że zostajemy pozbawieni naszych konstytutywnych symboli, to znaczy symbolu Chrystusa narodu, bo się okazuje, że to nie Żydzi zabili Chrystusa, lecz może na odwrót właśnie chrześcijanie zabili Żydów, prawda? I że to ukrzyżowanie jest zupełnie czymś innym, znaczy, że ta grupa, która miała się utożsamiać z polskimi romantycznymi symbolami, to jest grupa sprawców, tak, de facto. Także myślę, że tą drogą należy iść, pokazywać, zresztą to samo zrobiła przecież Anna Bikon, tak, pokazywać tych ludzi. To jednak jest konfrontacja, taka ofensywa, przeciwstawić się grupie. No ale chyba jakby patrząc na to, co się dzieje za oknem, chyba inaczej raczej nie można teraz. No, Dariusz Libionka. No tak, Ania Bikont nie powiedziała o tym, to ja powiem, że w książce o Jedwabnym występowała, była jedną z głównych postaci, no była Sprawiedliwa, Antonina Wyżykowska. I tam było widać, no to zresztą Ania świetnie opisała, po prostu było widać ten cały problem związany ze Sprawiedliwymi. No po prostu jest to osoba odrzucona, osoba prześladowana, osoba inna od tej większości i tej większości okupacyjnej i tej większości powojennej, outsider. Ci właśnie Sprawiedliwi, te osoby, które pomagają innym. No bo nie zawsze są to Żydzi, no często są to Żydzi. To jednak czymś się wyróżniają. Jak pisałem, teraz mi to sobie przypomniałem o tym, jak pisałem ten mój tekst regionalny o powiecie miechowskim, no mi się wydawało, że ci, którzy no właśnie pomagają, ci, którzy mordują, ci, którzy są obojętni, no to są właściwie po prostu to pochodzą z tego samego środowiska, że są to ci sami ludzie, że właściwie nic ich nie różni. Mają te same szkoły albo nie mają tych samych szkół, mają tyle samo pola, czy tyle samo dzieci, czy mieszkają obok siebie, a jednak zachowują się różnie. Przy bliższym wglądzie po prostu okazuje się, że tych no, którzy pomagają, no jednak coś spośród tej społeczności wyróżnia. Zresztą są i książki i naukowe, które po prostu zajmują się tym fenomenem i opisują to. Ale żeby wrócić do tego tematu, no co zrobić? No, dużo się stało. Dużo się stało i zresztą Tomek powiedział o tym, że no właśnie po prostu jest to napięcie związane ze Sprawiedliwymi, to po prostu nakręcanie się, ono pojawia się po prostu w momentach kryzysowych. No, Pogrom Kielecki też o tym pisałem. Tu zgadzam się po prostu całkowicie. Pojawia się cały szereg zaprzeczeń i te strategie są takie same. Przemoc przeciwżydowska i tutaj ją się obudowuje historiami pomocy. Tam padały takie frazy, to chyba prymas Chlon powiedział, no, że bez, czy w Tygodniku Powszechnym, być może w którymś tekście, już teraz dobrze nie pamiętam, bo dawno to pisałem i czytałem, że bez Polaków to żaden Żyd by się nie uratował. No jak polemizować z czymś takim. I też wywoływanie Żydów do odpowiedzi, żeby opowiadali tę historię, że Polacy wcale nie są kiewieckimi mordercami, no, tylko zachowywali się inaczej. I to samo w 68 i to samo po książce Jana Grossa Sąsiedzi. W PRL-u jeszcze sprawę ułatwiało to, że istniała cenzura. No i po prostu cenzura wycinała całe dyskursy,
Po prostu tego nie było. A na emigracji autorzy, którzy pisali o sprawiedliwych, zresztą nie tylko, którzy pisali o Armii Krajowej na przykład, o oporze, no to też po prostu pisali w pewien sposób. Nie pisało się o pewnych sprawach, a o innych się pisało, bo nie można było dawać do ręki broni tym, którzy Polskę atakują. Czy to byli rodzinni komuniści, czy to byli Sowieci, czy to był niechętny Zachód, bo zawsze ten Zachód był postrzegany jako zagrożenie, które chce coś nam wmówić, chce przedstawić inny jakiś skrzywiony obraz Polaków. I na żadne szkalowanie nie było mowy, właściwie poszkalował jako pierwszy. No Jan Gross tym tekstem słynnym w aneksie w 1986 roku, który nie bez trudności się ukazał chwilę później w Polsce. W drugim obiegu. A tak to po prostu tych tematów nie było. I było też po prostu formatowanie i całych zjawisk, ale też postaci. I to formatowanie się właśnie po 1989 roku nakręciło, no jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie. No pierwsza była Sendlerowa, którą po prostu przywróciła Polakom. No Ania, to jest wielka rzecz, którą Ania Bikont zrobiła, mimo tego, że nie chciała pisać o Sendlerowie, tylko o dzieciach, bo ja znam tą historię. I na szczęście napisała o Sendlerowej, bo ten kult, jaki się wokół Sendlerowej pojawił, te wszystkie zjawiska, działania, no to było po prostu zupełnie niesłychane. Ja zawsze przywołuję takie badania, które zostały zrobione na zlecenie powstającego wtedy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I tam Sendlerowa jako zajęła czwarte miejsce wśród Polaków, z których jesteśmy najbardziej dumni. Po Sikorskim, po Andersie i po Kolbem. Czwarte miejsce, wyprzedziła wszystkich dowódców Armii Krajowej. Już po prostu nie mówię o tam innych jakichś generałach, bohaterach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wynikało to z tego, że były takie, a nie inne strategie. Ale ja jednak tutaj tylko króciutko. Jednak Tomek Żukowski powiedział, że, bo właściwie teraz powiedziałeś, że było milczenie. Tak, czyli tytuł naszego spotkania jest dobrze wymyślony, od milczenia do propagandy. Ale Tomek, powiedziałeś, że tego milczenia nie było, że właśnie wystarczy przeczytać klasykę powojennej literatury i tam znajdziemy takie rzeczy, które po prostu temu milczeniu przeczą, tylko można było je po prostu pomijać, można było nie widzieć tego słonia w pokoju, jak to Tomek powiedział, ale to zostawię na razie i powiem Państwu, szanownemu, Państwu szanownym, że dużo jest pytań i ja muszę cofnąć się troszkę, bo są ciekawe pytania i nasze audytorium szanowne reaguje żywo. Tu jeszcze o Wielkim Tygodniu. Mówimy o Sendlerowej, ale teraz jest to wprost zadane Wam. Mówimy o Sendlerowej. Moje pytanie dotyczy dwóch innych symboli, Pileckiego i Karskiego. Który z nich wygra rywalizację najbardziej prawdziwie sprawiedliwego? To myślę, że Pilecki jednak wygra. W tym wygrywa, jak na razie. Nie wiadomo, co będzie dalej, coś jeszcze stanie. Zresztą nie, no, wygrywa rodzina Ulmów, która tutaj nie jest ujęta. W tym badaniu, które ja przywołałem, Sendlerowa wygrywała zarówno z Karskim, jak i z Pileckim. I to zdecydowanie. Dopiero ten rok Karskiego, który trwał kilka lat, Karskiego umocnił bardzo,
bardzo w polskiej pamięci, oczywiście też sformatowanego. Tak, bo to jest identyczna sytuacja jak Sendlerowo, no, gdzie zrobiono tutaj Sendlerowa, 2500 dzieci uratowało, a Karski to był człowiek, który chciał zatrzymać Holokaust, był pierwszym świadkiem zagłady i spotkał się z Rooseveltem, bił głową w mur, a tamci nie chcieli słuchać. No to są te same właściwie. To jest ta sama opowieść, ale widzę, Tomek zgłasza się, więc... Ja tak. Zwrócił uwagę na ten, jakby na tą stawkę, znaczy sportowców, to znaczy, że Sendlerowa jest po Kolbem. Ja myślę, że to nie jest jakby przypadkowe i to Kolbe Sendlerowa to jest właśnie clue naszego myślenia o zagładzie, znaczy, bo Kolbe spełnia tą funkcję, że proszę bardzo, przez kominy krematoryjne nie lecieli, nie leciały wcale dymy spalonych Żydów, lecz proszę bardzo, z Polski świętych, tak? Jak pojedziemy do Licheńa, to w Starym Licheniu mamy taki mural, który przedstawia dymiące kominy krematoriów i na tym tle właśnie Kolbego, no i przekaz jest taki, że to Kolbe jest tym męczennikiem Oświęcimia, tak? On jest ofiarą ludobójstwa, to my jesteśmy ofiarą ludobójstwa. I teraz w to się właśnie włącza Sendlerowa jako druga strona, że tak powiem, tej samej historii. Znaczy, my jesteśmy ofiarą ludobójstwa, a proszę zobaczyć, a jeszcze dodatkowo ratowaliśmy Żydów, tak? Więc ja myślę, że żeby zrozumieć, jak to działa, to trzeba to wziąć wszystko w całości. I to Kolbe Sendlerowa to jest niestety... No taki ciężar, z którym nie wiem, czy sobie łatwo będziemy mogli poradzić. No, Irena Sendlerowa w tym właśnie takim hagiograficznym ujęciu, ona ma coś po prostu maryjnego. Ona jest taką Matką Boską z Dzieciątkiem i to działa. Ale pytanie, tak, jest często o Sendlerowej female Schindler, tak tutaj napisała jedna z naszych słuchaczek. Brawo Aniu, indywidualnie ratujący nie byli przedstawicielami narodów, ale dalej jest bardzo ciekawe pytanie, czy ktoś próbował badać zjawisko pomocy poprzez porównanie ratowania Żydów z chyba częstszymi przypadkami bezinteresownego pomagania zbiegłym z niewoli jeńcom sowieckim. Pod pewnymi względami to była podobna sytuacja, choć paradoksalnie to czerwonoarmiści często okazywali się bliżsi Polakom. Zamordowanych za udzielanie pomocy Sowietom było chyba więcej niż 600 osób. Można? Tak, jak najbardziej. Takiego tekstu porównawczego nie znam i bardzo chętnie bym taki tekst przeczytał, a jeszcze chętniej opublikował. To wymaga oczywiście bardzo poważnych kwerend, bo należałoby rzeczywiście się z różnego typu źródłami zainteresować, ale rzeczywiście problem istnieje. Czy ilościowo więcej, znaczy, bo jeśli chodzi o jeńców sowieckich i pomoc jeńcom sowieckim, niemieckie represje miały w niektórych przypadkach charakter masowy. Po prostu mordowano mieszkańców wsi na miejscu, częściej niż to było w przypadku osób czy miejscowości, gdzie ukrywani byli Żydzi. No po prostu trudno tutaj coś mówić o rezultatach badań, które nie zostały jeszcze przeprowadzone, ale rzeczywiście no to jest dobry kierunek i są w Polsce historycy, którzy zapewne mogliby się takiego napisania takiego tekstu podjąć, jak najbardziej. A jeszcze chyba... Może warto spytam was, chciałam jeszcze zapytać oczywiście o ten tekst Michał Dekel, Magdalena Gawin i ja, bo to jest takie już szarpanie się o pamięć, jak to ujęła Joanna Fikus, bardzo bolesne, ale chyba bardzo przenikliwe, ale na razie jeszcze mamy trzy pytania, trzy wiadomości. Propozycja Tomka Żukowskiego dotycząca przeciwstawienia się większości wydaje się jednak idealistyczna
i dość pozbawiona narzędzi oddziaływania obecnie. I jak przeciwstawić się kolejnym sowicie finansowanym propagandystom pedagogiki dumy? I plus jeszcze dopis, do tego dopisek. W kaplicy Rydzyka oczywiście jest kolbę na witrażu. Adam, momencik. Ja tutaj nie wiem, dlaczego nie wyświetla mi się cała... Adam Puławski. O stosunku podziemia do jeńców sowieckich coś tam napisałem. No coś napisał, oczywiście. Tylko, że nie na taki temat, o jaki tutaj porównanie chodziło. Tak. Katarzyna Zechenter. Ja przepraszam, że wcześniej nie czytałam nazwisk naszych słuchaczy. Kolbe jest także na Panteonie Westminster Abbey w Londynie. No dobrze, no. No dobrze. Tak. Nie będzie, ale spytam może jeszcze właśnie o ten artykuł profesor Dekel. Nie wiem, czy go znacie, może nie, ale na pewno tak. Izraelskiej badaczki, która no właściwie opublikował. Tomek, tak? Tak. Tak. I Dariusz, tak. Ja niestety zajrzałam w internecie, jak jeszcze rzuciłam okiem przed naszym spotkaniem na ten tekst, zajrzałam do tego, co mi wyskoczyło w wyszukiwarce TVP Info i właśnie tam tekst dotyczący tego artykułu profesor Dekel. Nikt nie robi więcej dla, to jest TVP Info, nikt nie robi więcej dla rozbudzenia antysemityzmu niż Gazeta Wyborcza i ludzie z kręgu Centrum Badań nad Zagładą Żydów. No cóż tu komentować? Proszę? Tak, cóż oczywiście, ale że Dekel napisała donos, no rzuciłam na to okiem. No, rzeczywiście tu Tomek Żukowski masz rację, no że jak nie konfrontować się, jak się wystawi nos poza takie nasze środowisko. Natomiast rzeczywiście może... Szanowny, aha, Piotr Prawucki, aha, to ja mam w zanadrzu takie oto pytanie. Co zrobić z takimi właśnie bardzo problematycznymi kryteriami uznawania, nawet tymi kryteriami Yad Vashem i teraz jeszcze tymi kryteriami zawołani po imieniu, o których pisze profesor Dekel. Co z tym robić w ogóle, jak to może, czy w ogóle jest możliwe jakieś opanowanie tego strasznego problemu? Kto, no, podstawowe rzeczy, prawda? Znaczy, kogo my mamy czcić spośród tych wszystkich, którzy się narażali, pomagali, jeżeli już o nich wiemy. Szanowni Państwo, Piotr Prawucki pisze, Szanowni Państwo, co uważacie na temat projektu zawołani po imieniu Instytutu Pileckiego? Jest to projekt promowany przez minister Magdalenę Gawin. Wrażenie projektu jest takie, że tam są przedstawiane tylko historie pomocy Żydom jedynie przez wyznawców chrześcijaństwa Kościoła rzymskokatolickiego, sytuacje, które wydają się słabo udokumentowane. Kryteria Yad Vashem, tutaj też to jest już jeszcze na żywo komentarz, kryteria Yad Vashem chyba od początku klarowne, to polscy kreatorzy wymyślają nowe wersje. Czy kryteria Yad Vashemu były od początku dość klarowne? To jest moje pytanie do Was. Tak, mogę odpowiedzieć. Tak, kryteria Yad Vashem były klarowne, trzeba było dwóch świadków, więc czasami gdyby nie zostały ewidentne osoby, bo ich brakowało i trzeba było być przechowywanym nie za pieniądze. I w związku, no i to, z, tym, no i... w związku z tym Yad Vashem spowodowało, że istnieje cały szereg dokumentów, które poświadczają nieprawdę. Ja miałam taki przykład w... jak pracowałam nad moją książką, że nawet pan Lewin złożył dwa oświadczenia, chyba nawet w tym samym dniu, jedno do Yad Vashem, że przechowywano go, bo miał pieniądze, bo coś tam, bo dostali złoto, pierścionki, brylanty, bo bardzo chcieli pieniędzy,
To znaczy to nie do Yad Vashem, to jest do historycznego, do Yad Vashem, do działu historycznego, a drugi do Yad Vashem, że był przechowywany bez pieniędzy. I także te kryteria Yad Vashem były jasne, ale wydaje mi się, że one narobiły szkody historycznej, że należało zostawić ludziom prawo, to znaczy człowiek ma prawo zapłacić duże pieniądze, a potem uważać, że ktoś mu uratował życie i że chce, żeby ten ktoś był sprawiedliwym. A Yad Vashem postanowił sam to osądzać i przyczynił się do nieprawdziwej narracji, w której pieniądze znikają, ponieważ z pieniędzmi, to może trochę, nie, to jest na temat sprawiedliwych. Pieniądze są taką, pamiętacie, że Karski mówił o takiej wspólnej kładce, antysemityzmie, wspólnej kładce, która łączy Polaków i Niemców, to sprawa pieniędzy jest wspólną kładką, która łączy Żydów i Polaków. To znaczy Polacy nie chcą mówić, że przechowywali za pieniądze i Żydzi nie chcą mówić, że zostali przechowani za pieniądze, bo to oznacza zawsze, że nie starczyło pieniędzy dla kogoś innego, że oni mieli pieniądze, ale już ich ciotki nie uratowano. I w związku z tym ta narracja jest dla obu stron łatwa. Nie myśmy byli przechowani bez pieniędzy. A jednak w bardzo wielu przypadkach to były handlowe sytuacje, co nie znaczy, że ludzie nie narażali życia i nie znaczy, że nie należy im przyznawać medalu sprawiedliwych, ale cała ta narracja jest po prostu, gdzie nie spojrzeć, to ona jest zakłamana. No właśnie. Darek. Kiwasz głową i potwierdzasz to, co mówi Anna Bikont, tak? Tak, potwierdzam, spodobało mi się zwłaszcza to, co Ania powiedziała o tej kładce i o tym, że jedna i druga strona chce coś z innych powodów, chce coś wyprzeć. Ja też się zgadzam z tym, że są bardzo restrykcyjne te kryteria Yad Vashem, no ale tego już nie zmienimy. Ja wiem, ale to jest po prostu, znaczy pieniądze były, znaczy co to znaczy korzyść materialna? No, pieniądze były konieczne do tego, żeby ludzie jedli i żeby opłacać szantażystów. Ja rozumiem, że tu chodziło o te pieniądze ekstra. Tak. Pieniądze na utrzymanie się to nie, to oczywiście to Yad Vashem tego nie liczy, to byłby absurd. No tak, ale gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica? Ona była wyraźna, ta granica. To znaczy te granice były tak wyraźne, że jak ktoś wynajmował mieszkanie w Warszawie, udając, że jest Polakiem, to płacił, nie wiem, 120 zł miesięcznie, a jak ktoś już było wiadomo, że jest Żydem, to było 120 zł za noc. Także ta granica była... Tak, tylko ja mówię o ludziach tutaj, którzy ukrywali Żydów długo i stawali wobec problemów takich praktycznych nierzadko. No po prostu trzeba było pieniędzy, żeby to działało. I teraz... Nie, to nie mówimy o takich pieniądzach, mówimy o tych... No dobrze, ale w ten sposób nie wszyscy mogli się właśnie czuć uprawnieni do tego, żeby w ogóle się starać o to, żeby być sprawiedliwym. Inna rzecz, no tak. Czy nie, Darek, czy ja mówię jakieś bzdury? Nie mówię, skąd? Skąd? Też to, co mówi Ania, no jest ta granica. Jest to oczywista granica? Czerpanie korzyści. Dam ci przykład. No przed sądem niemieckim we Lwowie był sądzony pewien obywatel, który został aresztowany za to, że sprzedał Żydowi kękartę aryjską. I ta kękarta kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to jest, kiedy taka kękarta sprzedawana za 1000 złotych, to już było bardzo dużo. To już było bardzo dużo. A tam jest kilkadziesiąt tysięcy, no i został skazany oczywiście, no i mógłby wylądować na liście osób represjonowanych za pomoc Żydom. Ja będąc recenzentem, znaczy w jakimś tam po prostu momencie zwróciłem uwagę, no że nie można postawić, bo często jest tak, że się podaje nazwiska osób, które były represjonowane. I ten człowiek został skazany na karę śmierci, ale uznałem, że nie można zestawić jego nazwiska, nawet kiedy został skazany na karę śmierci, obok kobiety sądzonej przez ten sam sąd niemiecki w Lwowie, no, która pomagała, jak dowiódł przewód sądowy, kilkorgu Żydom bezinteresowym.
że to jednak, że to są jednak inne, to są jednak inne zjawiska, inaczej je trzeba. Oczywiście w książce możemy to zrobić, możemy opatrzyć to przypisem, taki biogram rozbudować, a jeśli dajemy na pomniku dwa te nazwiska obok siebie, no to już no jest to nadużycie, no jest to problem. I jeśli chodzi o upamiętnienie sprawiedliwych, właśnie w taki prosty sposób, to napotyka to na szereg właśnie trudności, budzi szereg wątpliwości. Wracając do kryterium, bo tutaj mowa była o tym polskim projekcie, no nic nie możemy zrobić, ale to, co pokazuje chociażby IPN, w tej książce, o której ty powiedziałaś. No jednak po prostu są tam prowadzone procedury weryfikacyjne i to dosyć restrykcyjne, jak się okazuje. No i myślę, że w tym przypadku Instytutu Pileckiego może być, no zdziwiłbym się gdyby było inaczej, że można po prostu pod publiczkę wykonać pewne działania raz czy drugi, no ale w momencie, kiedy się przygotowuje publikację naukową, no to nie można pójść na takie, po prostu publikować wszystkiego, co się chce. Zresztą pracują historycy, którzy znają się na, mam nadzieję, znaczy znają się na pewno, ale czy będą takie procedury realizować, nie wiem, no ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Że jednak nie jest tak, że można już napisać wszystko, no zwłaszcza, że to jest Instytut Naukowy. Nie wyobrażam sobie tego. Nie chcę oceniać czegoś jeszcze przed zmaterializowaniem się takiego projektu. To się okaże. Taki problem jakby takiego języka, który mówi nami, no bo weźmy przykład Bartoszewskiego. No on już jest sprzed wielu lat, bo to jest rok 66, 67 i zbieranie świadectw na temat pomocy Żydom. I proszę zobaczyć, że on tam zbiera bardzo różne te świadectwa. Mamy tam na przykład wypowiedź profesora Jedlickiego, której jakby widać cały obraz. Tak? Natomiast jednak wstęp Bartoszewskiego, bo nie sądzę, żeby czytelnicy tej książki jakoś bardzo wyszli, jakby wychodzili poza ten wstęp. To jest w gruncie rzeczy taki Polaków portret własny zrobiony na ich potrzeby i jakby z zachowaniem wszelkich tabu, tak? I teraz proszę zobaczyć, znaczy, że Bartoszewski funkcjonuje w jako autorytet, jakby nie, książka Ten jest ojczyzny moje jakby chodzi, prawda? Jest ceniona jakby. Tymczasem proszę zauważyć, że w naszym środowisku, znaczy tych ludzi, którzy się przyznają do Bartoszewskiego, tak, dla których on jest autorytetem, no jednak jakby nie ma chęci tego, żeby się zastanowić właściwie, co tam się w tej książce dzieje, tak? Jakie są podobieństwa między tym działaniem, które w 60., przededniu 68 roku robi Bartoszewski, a naprawdę w tym wstępie można znaleźć bardzo przykre rzeczy, no bardzo przykre rzeczy, tak? Takie tak przykre rzeczy, że aż, no nie wiem, no właśnie o tym, że aluzje do niewdzięczności żydowskiej, aluzje do tego, że Żydzi bez polskiej pomocy nie wszczęliby oporu, o tym, że cały ten opór jest zainicjowany przez polską stronę. Jest tam bardzo dużo takich elementów, tak? Jeżeli by je wziąć i zestawić taki model narracji, to ta narracja naprawdę nie odbiega od narracji takich, które są otwarcie antysemickie, tak? No jest dużo bardziej kulturalne. Oj, panie Tomeczku. Jest bardzo kulturalne. Oj, panie Tomeczku. No cóż ja zrobię, no przeczytałem to, tak? Znaczy, tak, problem nie jest na zewnątrz, tak jak tutaj ktoś napisał, że jak my się tej ofensywie tak przeciwstawimy, nie jest problemem ofensywa prawicy, problemem jest to, co się dzieje jakby w centrum. Powinniśmy zastanowić się, jak centrum, tak, buduje opowieść o Polsce. No przecież nie wiem, przecież trzeba pamiętać, że Dzień Żołnierzy Wyklętych to nie jest dzieło skrajnej prawicy, to jest dzieło prezydenta Komorowskiego, tak? No i dużo takich różnych rzeczy znajdziemy, tak? Więc powinniśmy się zastanowić, co właściwie się dzieje z tą opowieścią, liberalną opowieścią Polaków o sobie samych, tak? I teraz, jeżeli zaczniemy od tej strony właśnie
tego, jak opowiadamy o sobie, no to wtedy jakby z tej strony przejdziemy do sprawiedliwych, to być może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie prymarne jest to, jaki jest model budowania tożsamości polskiej. To jest, jakby to jest problem. I z tego wynika opowieść o sprawiedliwych, a nie na odwrót. Tak, ale tutaj macie dostęp do czatu, więc możecie czytać na bieżąco te komentarze, chociaż to trochę rozprasza. Tomek, ja nie wiem, czy tak jest, jak ty mówisz, dlatego że na pewno tak jest. Na pewno tak jest, ale z drugiej strony, no właśnie, pojawia się ten temat nieobecnych Żydów wówczas. To znaczy, jeżeli jest to, ta walka się toczy na polu takim, żeby Polacy zaczęli lepiej rozumieć siebie i jakoś tą taką właśnie centrową swoją, takie swoje, nie wiem, swój wizerunek taki akceptowany przez centrum przewartościowali trochę i tam wygrzebali różne świństwa, no to znowu dalej Żydów nie ma na tym obrazku. Tutaj piszą nasi, jak to się mówi, gości, słuchacze i słuchaczki, uczestnicy i uczestniczki naszego spotkania. Mam nadzieję, że następne już będzie na żywo. Alina Molisak między innymi pisze, że Dariusz Libionka to już naprawdę wie, że można pisać, co się chce, zwłaszcza dzisiaj. I dalej, jeśli kryteria Yad Vashem, więc niektórzy mówią, że są zbyt, że się nie zgadzają, że kryteria Yad Vashem są zbyt ostre, a inni piszą, że nie są zbyt ostre, ale może nie wynikało to ze złej woli. Z pewnością Krzysztof Bielawski pisze, z pewnością część sprawiedliwych ma świadomość, że są wykorzystywani w polityce historycznej. Czy pamiętacie Państwo, czy któryś z nich zabrał głos publicznie w tej sprawie, to znaczy potępił takie postępowanie? Czy na przykład tak zwane listy Ładosia? Co to są listy Ładosia? Czy ja nie byłam chyba na tej lekcji? Co to są listy Ładosia? Nie wiecie? Ja nie wiem. Ja też nie. Nie, ja wiem oczywiście, ale nie rozpraszajmy się. Ale to jest Ładoś był dobry czy zły? No dobry oczywiście. Aha, czyli protestował przeciwko manipulowaniu. Nie, był polskim dyplomatą, który działał w Szwajcarii, przyczynił się do ocalenia pewnej liczby Żydów. Trwa dyskusja, czy to, co robił, były to działania państwa polskiego, na ile to były działania zorganizowane, na ile były to działania indywidualne jego i paru osób i ilu Żydów dzięki tym działaniom ocalało, najkrócej rzeczy ujmując. Tak. Ale może o Bartoszewskim trochę, bym się trochę stąpił. Tak. Proszę bardzo. Po prostu no, rzeczywiście jak się czyta ten tekst napisany w połowie lat 60. po latach, no to widać przede wszystkim to, czego tam nie ma. Co mnie bardziej u Bartoszewskiego zdziwiło, to, że on kilkanaście lat później pisał o wiele bardziej takie hagiograficzne teksty w drugim obiegu i za granicą. Ukazała się książka Olaszka i Grąskiej o tematach holokaustowych w drugim obiegu. No i tam ze zdziwieniem zauważyłem, że teksty pana Władysława Bartoszewskiego odbiegają od tych tekstów, które były publikowane wcześniej PRL-u właśnie, bo to też były teksty pisane częściowo dla Polonii zagranicznej, to są teksty od 76 roku. To mnie zdziwiło. Oczywiście ten cały
działania Bartoszewskiego. No to nie jest, to nie działa on sam, tylko jest w pewnej konstelacji, bo on funkcjonuje jako jeden z niewielu Polaków, funkcjonuje międzynarodowo. Jest obecny w Izraelu, jest obecny w polskich środowiskach w Paryżu, w polskich środowiskach w Londynie. Jest takim po prostu łącznikiem, ale też kreuje pewne działania. I tu się uśmiechnę do Ani, no bo jest do napisania biografia oczywiście Bartoszewskiego z tym właśnie komponentem no właśnie z tą jego historią zarówno okupacyjną i powojenną, na takie po prostu równolegle do Sendlerowej, no tylko inne zupełnie, bo jest to jedna z niewielu osób z Żegoty, no nie licząc Lwowa, tam była specyficzna sytuacja, która była prześladowana przez w okresie PRL-u. No i to jest temat, zresztą świetne są materiały w IPN-ie, ja przeczytałem teczki, te wczesne teczki z przesłuchań Bartoszewskiego i późniejsze z obserwacji, inwigilacji i tak dalej. To jest kilkanaście tomów. No bardzo, bardzo ciekawa, jest to bardzo ciekawa lektura. Aniu, tylko Cię mogę zachęcić do podjęcia tego dzieła, a także być może do napisania takiej zbiorowej biografii Żegoty warszawskiej. Bo to są bardzo ciekawe postacie, bardzo ciekawe historie i dużo może z tego wyjść. Dużo się możemy dowiedzieć, bo oczywiście to, co wiemy o Żegocie, to też to ja już nadużywam tego słowa formatowania, ale to jest takie właśnie do rzeczywistości przystające. Słabo. I do Tomka, po prostu jeszcze raz, po prostu z większą wyrozumiałością jednak do tych tekstów bym podchodził. Słuchajcie, tutaj przeczytałam, że pani Kazimiera ma trochę kłopoty z czytaniem. Nie wiem, co to znaczy. Może to przez te okulary tam. Nowe chyba. Proszę? Przez te oprawki, Kaziu. Nie. To właśnie one są bardzo dobre. Ale chodzi o to, że ktoś zadaje... Panie, ponownie zadaję pytanie, ja już nie będę szukała, gdzie we współczesnej narracji znajduje się Muzeum Ulmów w Markowej? Czy muzeum traktowane jest jak poważna instytucja, czy wytwór propagandy wizerunkowej narodu? Aha, Alina napisała Molisak, nie, chodziło o to, że nie wszystko widzisz. Gdzie się we współczesnej narracji znajduje Muzeum Ulmów? Czy to jest jakby propaganda, czy to jest poważne muzeum? Znaczy nie jak gdyby, tylko propaganda. No to jest pytanie do Darka, bo napisał o tym tekst. No nie, no, napisałem już tekst, zresztą napisałem tylko część tekstu, bo napisałem z Janem Grabowskim ten tekst. I to jest tekst też sprzed lat. Ja właściwie nie wiem teraz, co się dzieje w Muzeum UMU. Podejmowane tam są działania jakieś naukowe, czy były podejmowane jakieś działania naukowe i działania edukacyjne, no, których nie chcę oceniać i których nie znam. Może niestety, ale też widzę, że to było od początku. To było od początku widoczne, że ten cały projekt, no, to był projekt polityczny. Zarówno lokalnych polityków, jak i Warszawy. On też narodził się wiele, wiele lat temu. Powstało z tego, no właśnie, no to trudno jest jednoznaczne. Ja miałem o wiele bardziej jednoznaczne oceny kiedyś, a teraz jakoś trochę nie wiem, złagodniałem chyba. I zaczynam się coraz więcej doszukiwać pozytywów w różnych działaniach, no i po prostu traktować to, po prostu do pewnych rzeczy zmienić nie można. Ja myślę, że w takim Muzeum Ulmów to po prostu jest miejsce na jakąś po prostu rozmowę i na jakieś poważne potraktowanie problemu po prostu sprawiedliwych. No jest ta historia Ulmów, no po prostu no rzeczywiście dojmująca. Niezwykle. Czym to jest obudowane, też można przeczytać u nas. Alicja Podbielska napisała w przedostatnim numerze Zagłada Żydów Studia i materiały tekst właśnie o kulcie Ulmów. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Jak
ta historia bywa nadużywana, no, ale ja uważam, że no nie musi tak, że nie musi tak być, no i może kiedyś będzie można porozmawiać o tym jakoś bardziej konstruktywnie. Słuchajcie, zdaje się, że nasz czas się kończy, ale pozwolę sobie na taką uwagę, bo też się kiedyś zastanawiałam nad Bartoszewskim i tym, Tomek, co mówisz, ale myślę, że różnica między, że rzeczywiście tak, jest jakaś różnica między jego taką pozycją i stanowiskiem i taką właśnie jego dyplomacją i takim tworzeniem, jak Darek mówiłeś, pewnych, ja wiem, takich ujęć czy sposobów myślenia. Jest to zasadnicza różnica wobec Karskiego, który, chociaż oni tu nie byli zestawiani, tylko Karski i Pilecki, ale to może będzie potworne, co powiem, ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że Karski jakby przeszedł na stronę Żydów. Na jego pogrzeb Polonia w ogóle nie przyszła. I to jest taka, nie wiem na czym to polega, że jednak kto chce, to jest straszne co ja mówię, ale kto chce zachować taką pozycję w jakimś sensie neutralną, takiego właśnie kogoś, kto rozsądzi albo wytworzy jakiś taki dyskurs środka, no może zostać poddany jakiejś dekonstrukcji, to jest fakt. Z drugiej strony może nie warto się tym zajmować i tak nam sugerują paneliści, to znaczy nie w odniesieniu, Tomku, do ciebie, tylko w ogóle naszej rozmowy, że mianowicie jeszcze Alina pisze. W każdym razie, że rzeczywiście no, nie ma się co łudzić, że mimo, że Darek, teraz ty tak starasz się to zaufać trochę temu, że te nowe inicjatywy, że one jednak, że tak będą jakoś weryfikowane i że jednak tam działają ludzie wykształceni. Ale czy to jest aby prawda? No więc w sytuacji takiej frontowej nieco może trzeba zostawić tych takich zacnych świątków zacnych w spokoju i nie dekonstruować ich, tylko się zastanawiać, co tu robić, żeby tej młodzieży tak w głowie nie mącić dużo w szkole, tylko coś tam im przekazywać, bo zawsze się kończy na edukacji ta rozmowa. Ta rozmowa, która się toczy o Żydach i Polakach. Panie Adamie, śledziłem trochę ofensywę Instytutu Pileckiego w wydaniu Berlińskiej Filii. Bywało osobliwie, to pisze Alina Monisak, na przykład dobrzy Żydzi to ci, którzy zginęli, bo można szermować tym, że byli polskimi obywatelami, ergo trzeba ich wliczyć do polskich ofiar wojny. Tak szefowa tej filii mówiła w wywiadzie dla Der Spiegel. No dobrze. Ja jeszcze takie słówko chciałbym wrzucić, bo w tej książce, o której wspominał Darek Widianka na temat obrazu Holokaustów w prasie podziemnej, jest taki fragment, kiedy Bartoszewski się wypowiada na temat Karskiego i mówi coś więcej z takiego, że temu Karskiemu już odbija na punkcie tych Żydów i że on coś zacznie znowu tak. Tak to dobrze jest. Prawda? Tak, coś tak zacznie znowu gadać strasznego i znowu szkalować tą Polskę, prawda? Przy Lanzmanie to było, przy Lanzmanie. Tak, przy Lanzmanie. Tak, że tam pewnie głupot naopowiadał jakiś. Tak, znowu głupot naopowiada, prawda? Coś takiego. No i teraz zobaczcie, jakby taka jest różnica jakby między Karskim i Bartoszewskim. Teraz pytanie jest, kochani, gdzie jest ten środek, tak? No gdzie my mamy ten środek? Jeżeli mówimy, że Bartoszewski jest środek, to ja dziękuję za taki środek. No to znajdźmy sobie jakiś inny, bardziej środkowy środek. No żebyśmy się mieli na czym oprzeć, dlatego że ten środek, jakim jest Bartoszewski, no wypada strasznie na prawo, no bardzo na prawo wypada. Ja bym wolał jakiś środek bardziej środkowy i musimy ten bardziej środkowy środek wypracować najpierw intelektualnie, to znaczy musimy się zastanowić, jak sformułować myślenie o Polsce, również o nas samych i o Żydach w związku z tym, żeby ten środek gdzieś był na środku, tak? I przecież Karski nie robi nic innego, jak traktuje Żydów jako współobywateli. No to niech to będzie nasz środek. Dobrze, jak sami jeszcze jesteśmy do tego Żydami,
Tak, o filmie Szoach Landsmana, Kasia Chmielewska, o filmie Szoach, tak. Tak, to jest jeszcze Kasia Chmielewska nam to napisała w czacie. To, co właśnie sobie tak powiedzieliście, i ja do tego piłam, ale chyba niestety nasz czas upłynął i musimy się pożegnać. Jakie są konkluzje? Jeszcze poproszę was o jedno zdanie. Moja konkluzja jest taka, że mamy robić swoje. No trudno, jest ten Instytut Bieleckiego, jest Muzeum Ulmu, jest to, ja mam dużo bardziej pesymistyczne zdanie niż Darek Libionka, co to wszystko oznacza, ale to, no jest jak jest, czasy są takie, jakie są, a trzeba robić swoje. I uważam, że to, co robi Centrum Badań, to niezależnie od tego, co będzie w programach szkolnych akurat w tym roku, w przyszłym roku, to są bezcenne rzeczy. A to, co jest tak w szkolnych, może znowu nie jest takie ważne i widzimy to po lekcjach religii w szkole i po tym, co dzieci sądzą na temat. Mm-hmm. Na temat. No tak. Także może się tym nie przejmować, robić swoje, pracować dużo, ciężko. I tyle. No. Mm-hmm. Darek? No ja napisałem, dzisiaj odświeżyłem sobie przed tą naszą rozmową, czy odświeżyłem, no nie czytałem bez przesady, przejrzałem taki mój tekst, który napisałem w 2008 roku dotyczący piśmiennictwa na temat pomocy Żydom w Polsce, no właśnie do 2008 roku i tam zakończyłem taką konkluzją, no, że na szczęście nie ma możliwości podtrzymania badań naukowych i niezależnych działań edukacyjnych. Co do niezależnych działań edukacyjnych, oczywiście to się dalej odbywa, czy edukacyjnych, no tak to w skrócie można nazwać, nie będę rozwijał tego. One odbywają się, natomiast po prostu no nie mają one przełożenia, no muszą one przegrać z tym zalewem komunikatów radiowo-telewizyjnych i politycznych. No są grupy, do których nie dotrzemy nigdy. Ja to na przykładzie mojej rodziny po prostu widziałem, no, która była no właśnie uzależniona od pewnych mediów. Nie można po prostu było w żaden sposób, nie można było po prostu w żaden sposób do nich po prostu dotrzeć. No, po prostu powtarzali to, co po prostu tam usłyszeli i mnie potępiali, mimo tego, że mnie oczywiście znali. Byłem jednym z nich. No, dziwili się, jak to było możliwe. Natomiast co do powstrzymania badań naukowych, no będzie trudniej, no widzicie, co się dzieje z Polską Akademią Nauk, co się może zdarzyć i co się z finansowaniem nauki. No na pewno nie będzie łatwo, no ale po prostu te badania będą w taki czy inny sposób prowadzone, no i one będą ciekawe. Zapewne. Natomiast jeśli chodzi już, bo ja po prostu szukam jakichś pozytywów. I takim pozytywem, no na przykład istnienia Muzeum w Ulmu, może, czy tego Dnia Sprawiedliwych, to może być choćby to, że ci sprawiedliwi, czy ich rodziny, no jakoś może lepiej funkcjonują w tej naszej rzeczywistości, bo nie wiem, czy pamiętacie, Paweł Reszka napisał taki tekst, pewnie nie pamiętacie, w 2006 roku, Lęk Sprawiedliwych. I to był tekst o kilku rodzinach, którym chciano wręczyć medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i kategorycznie właśnie osoby, krewni, potomkowie tych sprawiedliwych nie chcieli tych spraw nagłaśniać, dlatego że wiązałoby się to dla nich z jakimiś nieprzyjemnościami w ich własnym środowisku. I podobna sytuacja też była na początku lat 2000 w Markowej, kiedy tam przyznawano jeden z medali Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, to z przerażeniem mężczyzna, który został uratowany tam przez rodziny miejscowe, ja się nie przyznawała do tego, po prostu w ogóle, raportował do Yad Vashem, że sprawa przyznania tego medalu po prostu wyszła, oni zostali sfotografowani, no i się zaczął hejt, jakieś właśnie jakieś telefony, jakieś takie dziwne, jakieś takie po prostu dziwne, czy wcale nie dziwne, niemiłe zachowanie. I jednak w momencie, kiedy państwo mimo tego całego instrumentalnego traktowania tych spraw, jednak po prostu pokazuje, że te postawy pomocy Żydom, no to były jakieś po prostu działania pozytywne.
bardzo i że one są po prostu postrzegane jako pozytywne. To status tych ludzi i ich sytuację zmienia. No też pamiętam, byłem na takiej konferencji w Krakowie 12 lat temu, no jeszcze w takim, no to Instytut Studiów Strategicznych, który wymyślił program Indeks, patronował temu, no podeszła do mnie pani z miejscowości Dobczyce i powiedziała mi, że strasznie prześladują sąsiedzi miejscowi i tak dalej. Za to, co ona robiła, no Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. No i po prostu być może ta ofensywa propagandowa, nie wiem, może jestem naiwny, no ale być może coś tutaj w tym kierunku zmienia na lepsze. Więc ja w zasadzie przypominam, jak nie tak jeszcze dawno, bo to było jakoś w zimie czy na jesieni, żeśmy chodzili z Mirką po rondzie Waszyngtona i krzyczeli, myślę, czuję, decyduję. I Mirka właśnie wczoraj, jak przyjeżdżaliśmy przed rondem Waszyngtona, też zaczęła tak krzyczeć, myślę, czuję, decyduję. Mirka ma teraz 6,5 roku i myślę, że w tym myślę, czuję, decyduję jest absolutna zmiana stosunku do grupy, do tego, kim jestem w grupie, do tego, jak tradycja jest postrzegana i ci ludzie to zmienią, czego my nie potrafimy zmienić, tak myślę. I to już za chwileczkę. Optymistycznym akcentem kończymy nasze obrady dzisiejsze. Bardzo dziękuję Wam i bardzo dziękuję Żydowskiemu Muzeum Galicja, bo to też należy oddawać tutaj te podzięki. Kolejne wspaniałe miejsce, w którym się znajdujemy. Już niestety nie mogę więcej zajmować się czatem i po prostu przyszedł czas powiedzieć do widzenia. Bardzo wielkie dzięki. Nawet nam dyskusja się wydłużyła. I tym samym goodbye. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.